Dzień dobry Państwu. Wita Was nie kto inny jak Sławomir Ziemiński, który kandydował do Rady Miasta Gdańska. Dla Gdańska sercem mądrym i głosem chciał zostać, ale nie posłuchali mojego głosu ze Związku Sowieckiego. Kandydowałem, a teraz chciałem kandydować też do Rady Dzielnicy, ale niestety jak zobaczyli, że Sławomir Ziemiński kandyduje, to wszyscy zrezygnowali i za mało kandydatów było. I jak widać teraz już po prostu wybory się odbyły wczoraj, znaczy przedwczoraj, w niedzielę, ale do Rady Dzielnicy na Stokach wybory się nie odbyły, bo komisja wyborcza uznała, że za mało jest kandydatów i w związku z tym nie zrobiono wyborów na Stokach, nawet komisji wyborczej nie zrobiono, bo nie było tych kandydatów. Ja chciałem powiedzieć tylko, że to w ogóle frekwencja była poniżej 10%. No proszę Państwa, jeżeli frekwencja do Rady Dzielnicy jest tak niska, to znaczy, że mieszkańcy nie dają wiary tym Radom Dzielnicy, bo przecież od frekwencji zależy też ilość pieniędzy przydzielonych na poszczególną dzielnicę. No ale to nie robi, bo w końcu co radny dzielnicy tak naprawdę może? No może podzielić ten budżet, jak się dogadają, bo na Stokach akurat było tak, że jak już chcieli podzielić ten budżet, to ciągle się nie mogli dogadać i 7 było za, 7 przeciw, a jednego nie było w ogóle, bo nie chcieli jednego w ogóle dobrać, bo ktoś tam zrezygnował. No i w tym momencie straciliśmy 180 tysięcy dla dzielnicy Stogi. W związku z tym, no już nawet nie ma chętnych do kandydowania do Rady Dzielnicy. No może następne wybory się za 3 miesiące odbędą, no bo taki jest termin wyznaczenia nowych wyborów, ale ja już chyba dam sobie spokój, bo ja już będę w odpowiednim wieku, 30 do setki mi zostało w przyszłym roku, no to co ja się będę pchał do jakiejś Rady Dzielnicy, co ja z tego będę po prostu mógł czerpać, jak ja byłem radnym dzielnicy, to no trochę tam pomogłem, bo ulicy niskie nie rozjechano, bo zrobiłem ruch dwukierunkowy przez ulicę Zalesie i jedną kierunkową zrobiłem na Niskiej, także autobusy się nie musiały mijać, nie rozjechały ulicy Niskiej przynajmniej, no i Skiba też nie została rozjechana, bo jechali w jedną stronę tylko tymi autobusami, no do tych przystanek zrobili nawet autobusowy pod moim domem, o, tak było, ale generalnie też, prawda, kiedyś mi się udało przestawić rowery Mewo, bo no ci tam oficerowie rowerowi źle tam pomyśleli i ustawili na samym środku chodnika przystań dla rowerów Mewo. Teraz została ona po mojej interwencji przeniesiona, no i teraz stoi przy tam sklepie po 5 zł. Generalnie ja powiem tak, że Rada Dzielnicy jest to taki organ, który ma niby być doradczym głosem dla Rady Miasta, ale dla prezydenta. Ale jak powiedziała nasza przewodnicząca Rady Dzielnicy, pani Sabina, no to miasto wie lepiej, bo ma specjalistów, co na dzielnicy naszej jest potrzebne. A co my tam możemy sobie tam sugerować czy uchwalać, to i tak miasto zrobi, co uważa. No po co ta rada w takim razie? No po co, pani Sabino, jeżeli tak ma być, no to po co w ogóle mamy coś uchwalać? No nie ma sensu, nie ma po co się zbierać. A poza tym po co tyle radnych? 15 radnych na dzielnicy Stoki Małej? No tam by 9 nawet może, albo 12 by wystarczyło. No a skoro chcą 15, no to nie mają wcale. I w ten sposób w ogóle nie mamy Rady Dzielnicy Stogi. No to jest taki kwiatek do kożucha demokracji. Tak naprawdę, jak to powiedział jeden gościu do mnie, radny bez rady, nic nie możesz. No i taka prawda, no bo co z tego, że ja miałem jakiś pomysł na coś tam. No ale 7 było za, 7 było przeciw i nic nie uchwalono. Więc co z tego, że człowiek ma jakąś inicjatywę, wykazuje, ma jakieś pomysły. Jak ci radni ze sobą są skłóceni, jak to Polak potrafi. Gdzie dwóch Polaków, to trzy zdania. Wiecie, jak to jest w tych radach. Także generalnie ja powiem tylko tyle, że zrobiłem co mogłem, zebrałem 37 podpisów, a to i tak było za mało, bo okazało się, że jeden podpis był nieważny, więc zbierałem jeszcze 6 podpisów. No i zarejestrowano mnie jako kandydata, ale co z tego, jak za jakiś czas dowiedziałem się, że było 17 kandydatów, ale też im brakowało podpisów, a ci już nie dozbierali, bo za 5/3 przyszli się zarejestrować. No generalnie widać, jak to działa.
No więc to wszystkie te regulaminy, zasady to są dziwne, bo moim zdaniem innym dzielnicom przedłużono, żeby sobie tam radnych dokoptowali chętnych, ale tutaj u nas nie przedłużono terminu o tydzień, tylko kazano, znaczy uchwalili, że już nie będzie żadnych wyborów na Stogach. Także pozdrawiam Komisję Miejską i panią prezydent Aleksandrę Dulkiewicz. Jak sobie będzie rządzić, tak sobie będzie rządzić, bo te rady to jej do niczego, jak widać, nie są potrzebne. Dziękuję bardzo. Redaktor Słowem Ziębiński, Pomorska Telewizja Narodowa, kontradmirał, dowódca Morskich Drużyn Strzeleckich. No, wypoczywam teraz na działce i bezradny tutaj radzę sobie jakoś tak, bo może tutaj piasek, trzeba trochę ziemi tutaj rozplantować, no więc to się robi. O i tyle powiem. Ahoj. Piękna jesień, złota Polska.